Ochotnicze chówce pracy to jedna z form pomocy dla młodzieży z gorzej sytuowanych rodzin. OHP pozwalają się doszkolić i zdobyć konkretny zawód, z którym łatwiej później wejść na rynek pracy. Rokrocznie przez chówce przewija się w całym kraju ponad 30 tysięcy osób. Ochotnicze chówce pracy, panie redaktorze, zajmują się przede wszystkim świadczeniem pomocy młodzieży, która miała tego pecha w życiu, że urodziła się w rodzinie dysfunkcyjnej. Niezależnie od tego, jaki jest powód tej dysfunkcji w rodzinie, czy to jest wielopokoleniowa bieda, czy jest to alkohol, czy jest to, że jest tylko jeden rodzic, a dzieci bardzo dużo. W każdym bądź razie my się zajmujemy jak gdyby świadczeniem pomocy w imieniu państwa na rzecz tej młodzieży właśnie. I na czym ta pomoc polega? No przede wszystkim pomagamy się tej młodzieży uczyć, bo bardzo często jest to młodzież, która nigdy nie została przez swoich rodziców nauczona tego, jak się uczyć należy. No a wszyscy doskonale wiemy, że dzieci obserwują i powtarzają, więc jak się ich nie uczy, no to nie wiedzą. To jest po pierwsze. Potem pomagamy tym dzieciakom w tym, żeby wytrwali w tej nauce, czyli pilnujemy, żeby lekcje były odrobione, żeby przeczytali lekturę, no, żeby się uczyli. Tak? Na koniec pomagamy w przygotowaniu się do państwowego egzaminu, bo każdy nasz uczestnik swoją naukę między 15 a 18 rokiem życia kończy złożeniem państwowego egzaminu zawodowego. No i w ostatecznym już kroku pomagamy w zatrudnieniu, czyli mamy oferty dla tych młodych ludzi, oferty pracy i to mamy tych ofert właściwie zawsze tyle, ile mamy tych młodych ludzi, a mamy ich 30 tysięcy. Każdego roku OHP zajmuje się 30 tysiącami młodych ludzi. Właściwie wszystkie zawody, które nie wymagają matury bądź wykształcenia wyższego, są w naszym zakresie nauczania. Czyli murarz, tynkarz, monter ścianek gipsowo-kartonowych, ale też elektryk, hydraulik, ślusarz, uwaga, zawody ginące, czyli kowal, czyli nie wiem jak to nazwać, plecionkarz chyba to są ci, którzy plotą te koszyki wiklinowe, ale również krawiec, ale również kucharz, ale również kelner, no wszystko, co sobie potrafimy wyobrazić. A teraz jeszcze dokładamy do tego operatora dronów i dokładamy spawacza światłowodów. W poniedziałek, 14 października w Świnoujściu spotkała się Rada Programowa Zachodniopomorskiego Ochotniczego Chówca Pracy w Rejonowym Ośrodku Szkolenia Zawodowego Młodzieży Ewunia. Rada Programowa jest organem doradczym, który pozwala komendantowi wojewódzkiemu na to, aby inne środowiska pomogły nam w pracy nad tym, czym się zajmujemy, czyli pracą z młodzieżą, której pomagamy w takim, najkrócej mówiąc, w starcie w dorosłe życie. Pomagamy im się wykształcić, pomagamy ich wychować, a jednocześnie dać im szansę na to, żeby w swoim życiu zrobili to, czego od początku oczekują. Wkład powołujemy różne środowiska, są to środowiska przede wszystkim takie, które mają możliwość wpłynięcia na pewne decyzje. Może to tak źle zabrzmi, ale jednak bardzo nam zależy na tym, żeby były też środowiska naukowe, żeby były też środowiska opiniodoradcze takie, a najbardziej chcemy, żeby wszyscy wysłuchali, jakie my mamy doświadczenia w pracy z młodzieżą, a równocześnie, żebyśmy też mogli powiedzieć im wszystkim, ile robimy dla tej młodzieży i jak zaangażowana jest grupa wychowawców, opiekunów, tych, którzy pomagają doradczo i również jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy na przyszłość. Mamy szeroką gamę szkoleń i to są szkolenia, które uzupełniają tak naprawdę wyuczony zawód, przez co wyróżniają ich na rynku pracy, a
mogą też brać w zagranicznych, najróżniejszych programach. I z tego tytułu biorą udział w Erasmusie, w wszelkiego rodzaju grantach, które bierzemy wspólnie razem z Urzędem Wojewódzkim i tak dalej. To są właśnie takie nasze, my brniemy dalej, żeby oni mieli więcej. Nasze spotkanie w Świnoujściu będziemy powoływali Radę Programową Zachodniopomorskiej Komendy Wojewódzkiej OHP za mojej kadencji po raz pierwszy i dlatego też tutaj jestem. No to jest ciało doradcze, złożone z samorządowców, z przedstawicieli terenowej władzy państwowej, z przedstawicieli NGO-sów, czyli ludzi, którzy są najbardziej predysponowani do tego, żeby w takich sprawach, którymi OHP się zajmuje, się wypowiadać po prostu. Czy wszystkie rady takiego ciała są realizowane? Jeszcze nie wiem, pewnie nie. No, zwykle tak bywa, że oczekiwania są olbrzymie, a jak się przychodzi do realizacji, to nie zawsze się wszystko udaje. Ale na pewno będziemy z dużą wdzięcznością wsłuchiwać się w te rady. W spotkaniu z przedstawicielami OHP wzięła udział m.in. prezydent Świnoujścia Joanna Gadowska. Podczas spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady Programowej. Przewodniczącym został Bogdan Jaroszewicz, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, a sekretarzem pani Ewa Kostecka, koordynator rozwoju zawodowego w zachodniopomorskiej wojewódzkiej komendzie OHP.